Siema, witam ponownie w Hero Siege'u na szamanie. Ja tu trochę sobie pograłem, mam aktualnie 26 hero level, także trochę więcej. Kupiłem sobie glyfa na pierwszym levelu na razie. Mam w ogóle 4 punktów nie dodałem, jeszcze 2 levele i będzie kolejny glyf. No i co, tutaj przejdę lewo, prawo. Chociaż to prawo to nie wiem, czy nie lepiej by było usunąć i pójść po tego glyfa najpierw. Jeżeli chodzi o itemy, to nie wiem, czy coś zmieniłem. Rękawiczki chyba kupiłem. O, nie wiem, czy miałem ostatnio. Dobra, w każdym razie tak, mam rękawiczki, broń Beacon of Shadows, Witch's Beamed Hat, Heaven's Might, Celestial Authority. Za wiele tu nie zmieniałem, bo te kolejne itemy teraz są giga drogie. A jeżeli chodzi o reliki, no to mam Rock Belt razy 2, Token of Luck razy 3, Holy Grail razy 4 i Lost Wand razy 2. I póki co tak to wygląda u mnie. Ma być jakiś halloweenowy event, więc zobaczymy, co to będzie. Bo ja raczej wcześniej nie grałem na jakichś eventach, nawet nie wiedziałem ze sobą. Tak na dobrą sprawę, w tym Hero Siege eventy. No i teraz sobie robiąc mapkę, spotkałem towerka, także robimy sobie towerka i zobaczymy, czy może coś poleci ciekawego. Najgorsze jest to, że na broń, którą potrzebuję, to potrzebuję z 30 do 50 milionów, nie? Także to nie jest tak hopsiop. A, no i jestem na Halo 2 aktualnie, no tu już mobki tak, aż tak fajnie nie padają. A, no i gram pod innego skilla, bo wcześniej grałem pod Twistery, a teraz gram pod Tornada. Też mam dużo mniej HP, bo wycofałem te punkty z tych HP-ków i many. I nie wiem, czy to nie był trochę błąd, bo na tym Halo 2 już, kurde, potrafię się wywalić. Więc nawet nie wiem, czy uda mi się zrobić całego tego towerka, bo... No bo mogę się wywalić, nie? Zawsze jest taka szansa, mając 1300 HP. Nie jest to jakoś super dużo. No ale zobaczymy. Dobra, pierwsze piętro zrobione. Zobaczmy, czy coś pięknego poleciało. Dragon Steel Ring. I w zasadzie tyle. Krystalki. Jakieś czarmy. Gdzie jest ten ring? Tutaj jest. Tier S, ale nie wygląda jakoś super. Że raczej dziadostwo. Dobra, lecimy na drugie piętro. Pingwinki, o nie. Ja nigdy nie wiem, który to jest. Dobra, no trzeba go poszukać. Dobra, znalazłem, no ale tutaj nigdy nic chyba nie leci. Zero jakichkolwiek itemów. Useless. Useless piętro, tak na dobrą sprawę. Dobra, kolejne piętro i... To znowu nic nie poleciało. Runka, mal. Jakieś czarmy fajne niby, zobaczmy. Czekaj, czy to jest ten czarm? Z Cold Damage'em i maną? A nie, tutaj jest Faster Castrate, no ale też Cold Damage. Więc lipa, no Castrate spoko, ale Cold Damage'u nie potrzebuję. Jakby to był Arcane Damage, to mógłbym zatrzymać. Dobra, kolejne piętro i znowu nic nie poleciało, coś kurde. Lipo ostatnio z tymi towerkami, kiedyś dużo więcej leciało na tych towerkach. No i dobra, kolejne piętro, o coś poleciało, ale... O, runka Z. Wydaje mi się, że ona coś była warta, zobaczymy. Magic Skill Damage o 10%. To taka w miarę popularna runka. O, poleciał Golden Key. To jest kluczyk na jakiegoś dżunga, nie? Temple Trapdoor. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Dobra, siódme piętro. I nic. W zasadzie dżebel jakiś poleciał. Ale te dżebele takie sobie są. Mana za killa. Mógłbym wrzucić sobie tą manę za killa. Akurat u mnie z maną trochę kiepsko. Dlatego muszę mieć trochę potek zawsze ze sobą. A i tak one w miarę szybko idą. No i jest 27 hero level.
jeszcze jeden i będzie... Będę mógł wrzucić drugiego glifa. Ale to zaraz sobie rozdamy, jak skończy to piętro. No i dobra, piętro zrobione. O kurde, ale sypnęło. Kilka tutaj sataników. Dobra, dodamy sobie jeszcze ten hero level. Dwa punkciki. No i jeszcze dwa tutaj będzie... Można wrzucić kolejnego glyfa. Jaki to jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie jakiś pod Magic Damage dodatkowy. No i tutaj mam charm Replenish Mana, tylko ja dokładnie nie wiem, co daje to Replenish Mana. Nie mam pojęcia, jak to działa. Ta statystyka. Dobra, kolejne piętro. Tym razem jakiś satanik poleciał. Spell Shard. Nie, taki shit chyba. No, już to miałem. Dobra, no i to było chyba ostatnie piętro. Jeszcze poleciał runka. No i tyle. Tak, mamy zrobionego pierwszego towerka. Idę zobaczę do miasta, na Auction House. Ile jest ta runka warta? I te itemki, czyli tak, Z, pyk. No. 598. A. On jest coś sensownego poleciało, nie? A ten bo on daje 20 olresu. Ile on jest warty? 18, tak. Nie za wiele. Dobra, pytanie, czy te itemy są coś warte? Dragon's Breath. To chyba nic nie jest warte, bo ja już to miałem. Tego itemka, dokładnie. 15k. To też nic nie jest warte. Ciężko z tymi itemami, bo większość itemów nie jest nic warta. Więc jest po prostu do przepalenia, nie? Lancer's Glory. 27k. Mało jest niektórych itemów. Assassin's Hood. A one i tak nie są nic warte. To jest mega ciekawe. Ale to już pewnie przez to, że ten sezon ma trochę. O, i crash gierki. Nice. A, akurat popatrzyłem na Discord i się okazało, że... No bo teraz był jakiś mini patch i jest błąd, przez który właśnie... otwieranie Auction House może skraszować gierkę. No i zobaczymy, czy znowu skraszuje. Cyk. Nope. Eternal Glaive. Ale pewnie jak kilka razy otworzę, to za którymś razem skraszuje. Alons, też chyba nic. No nic, czyli w zasadzie z tego towerka to tylko ta runa jest coś warta, nie? Jeszcze mogę tego ringa zobaczyć, ale on też raczej nic. Pyk. O, chociaż... Mamy za 69k. Dobra, no i co? Tyle.